Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, powiem tak, no serce mi się rozpołowiło, bo jedenaste przecież te Zygmunty, przepiękni ludzie, masę wystawców, wspaniały program, przepiękny śpiew Żanety, która nas po prostu rozkołysała w tym swoim przepięknym talencie wokalnym, a tu deszcz. I co ja mam powiedzieć w taki deszcz? Mogę powiedzieć, że przepraszam Was wszystkich za ten deszcz, ale może 10 lat nie było deszczu i dlatego teraz na ten 11 raz ochrzcił nam Pan Duczek te Zygmunty. Trudno, przyjmiemy je z pokorą, ale również z radością, bo cieszymy się przede wszystkim, że to już 11 raz. Dziękuję tym wszystkim, którzy na przestrzeni 11 lat tworzyli tą przepiękną tradycję historyczną, religijną i środowiskową naszego miasta. Dziękuję tym wszystkim, którzy na tych naszych scenach szydłowieckich Zygmuntów prezentowali swoje talenty. Szczególnie kłaniam się tej mojej, naszej szydłowieckiej młodzieży. Bardzo im za to dziękuję. Dzisiejszy koncert to również podkreślenie tego, co mamy najpiękniejsze. Właśnie młodzież, która przepięknie śpiewa, tańczy, to jest ten koloryt Szydłowca. To jest ten koloryt, to jest to dziedzictwo. To jest, proszę Państwa, ta nasza duma, którą chcę podkreślić właśnie w tym szczególnym dniu, w tych 11 Zygmuntach. 11, bo i przełomowe. Oprócz przepięknej młodzieży również realizujemy jako samorząd wspaniałe rzeczy, rewitalizując nasz Szydłowiec. Te dostojne zabytki doczekały się już rewitalizacji 3 obiektów. Od tego miesiąca rozpoczynamy rewitalizację Zamku Szydłowieckiego. Za miesiąc ta płyta rynku będzie poddana gruntownej przebudowie. Naprawdę mamy się z czego cieszyć. Bądźcie wszyscy ambasadorami tego, co jest dobre w Szydłowcu. Podnieście to dalej, poza nasze województwo, poza nasz kraj. Bo tu są wspaniali ludzie, dokonują przepięknych rzeczy. I w tych 11 Zygmuntach, aczkolwiek deszczowe, uśmiechajmy się do siebie. Szanujmy to, co jest nasze. Dbajmy o to, co jest nasze. Bo tak jak powiedział Ojciec Święty, to są nasze korzenie. A tej gałęzi, na której się siedzi, nie podcina się. Dlatego bądźmy uśmiechnięci, radośni, szczęśliwi, że żyjemy tu, w tej naszej małej ojczyźnie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za to, że przez 11 lat stworzyliśmy przepiękną tradycję. I tym wystawcom, i artystom, i tym, którzy po prostu nie szczędzą wysiłku i organizują. I również naszemu samorządowi. 11 Zygmunty uważam za otwarte. Dziękuję uprzejmie.